Nazywam się Wiesław Stopa. Jesteśmy w Parchowie, znaczy w obrębie gminy Parchowo. Bardzo blisko terenu Natura 2000, która się nazywa Dolina Stropnej. W zasadzie to cała ta dolina jest otuliną tej krainy przyrodniczej. Mam gospodarstwo, nazwałbym ekologiczne, bez wszystkich tych certyfikatów, które czasami są po prostu farsą. Ekologii znaczy, że stosuję tylko tyle nawozu, co jest to konieczne, nawóz naturalny i obsadę mam na przykład krów taką, żeby była jedna krowa z małym cielęciem na hektar, czyli obciążenie dla środowiska jest minimalne. W tym właśnie terenie, gdzie takie są restrykcje, które ja zresztą akceptuję i szanuję, dowiedziałem się niedawno właśnie, że dozwolone jest szukanie gazu łupkowego w Jelcenie, więc jakaś w ogóle paranoja. Okolica jest rolnicza, nie ma tu absolutnie żadnego przemysłu. Ci farmerzy czy rolnicy, którzy naokoło gospodarują w ten sam sposób, nazwę ekologiczny, są to gospodarstwa rodzinne, cisza, spokój, te rodziny są zdrowe, tu nie ma żadnego elementu, po prostu tak jak ta wieś powinna wyglądać, tak tutaj jest. Wspaniali sąsiedzi, gdzie można liczyć na pomoc taką gospodarską i w ogóle. I wyobrażam sobie, że jakakolwiek ingerencja typu gaz łupkowy w tej okolicy naruszy tą strukturę. Czy często firmy wydobywcze, samorządy używają takiego argumentu, że te inwestycje spowodują rozwój regionu i dadzą dużo miejsc pracy? Czy do takiego stwierdzenia jest Pan w stanie się ustosunkować? No, dla mnie to jest totalna bzdura, bo miejsca pracy, tak jak już były przecież dyskusje z przedstawicielami tych firm, które chcą kopać, ograniczają się do jakichś funkcji stróża czy tego typu historii. Natomiast oni mają swoich fachowców, którzy mają wiedzę, doświadczenie. Absolutnie nie będą zatrudniali tutaj normalnych kaszubów, nazwijmy w ten sposób. I ja nie wiem, jaka jest definicja rozwoju, bo jeśli definicją rozwoju jest utrzymanie tego dla przyszłych pokoleń, no to absolutnie nie. Jak słyszę też, że argument taki, jak przyparci są do murów dyskusji, używają w końcu argumentu, że no nie możemy być egoistyczni, bo to chodzi o wspólne dobro. A ja się pytam, jakie wspólne dobro, jeśli ten gaz będzie sprzedawany na wolnym rynku, więc cóż my z tego będziemy mieli? Jakieś pieniądze drobne zresztą, jak się okazuje, do kasy gminy absolutnie nie zrównoważą tej zarazy, która tutaj będzie. Nie mamy w ogóle prawa przygotowywać takiego armagedonu następnym pokoleniom, bo nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, co ten gaz łupkowy będzie robił za lat, nie wiem, 10, 20, 50. Ostatnio gdzieś dowiedziałem się, że ten metan jest gazem wysoce penetrującym, także że z czasem no, mówią, że pojawi się na powierzchni, nawet bez wielkich tąpnięć. A widziałem rury, które wieziono do odwiertu w Kulkowej Hucie. Są to rury stosunkowo niewielkiej średnicy w otulinie betonowej. I ta rura 4-kilometrowej chyba długości, zależy od głębokości złoża, z czasem przecież te pokłady ziemi są tam naprężenia. Ta rura nie ma po prostu możliwości, żeby z czasem nie skorodowała, nie rozwaliła się krótko zwięźle. I wtedy cała ten bałagan, będzie mieli to w wodach podskórnych, będzie mieli to w powietrzu. Ostatnio rozmawialiśmy z nazwijmy władzami. Czy ktokolwiek zadał sobie tyle trudu, żeby zbadać na przykład tu lokalnie w Kulkowej Hucie, czy istnieje zagrożenie radem? Bo ja na przykład słyszałem, że taka możliwość istnieje. Prosiłbym o opinię na ten temat, czy wyniki badań. Nikt czegoś takiego nie zrobił, bo gdyby to zrobiono, no to oczywiście momentalnie by to pchnięto na afisz, że jest to nieszkodliwe. Ma Pan piękne gospodarstwo agroturystyczne. Przed chwilą widzieliśmy tam turystów wyjeżdżających, koniki, zrobiliśmy też panoramę w dół. Miejsce naprawdę urokliwe, przepiękne, samo siedzisko również. Rozmawialiśmy z jednym z wójtów tutaj na Kaszubach, który
jakby powiedział nam w taki sposób, no wiecie, wszyscy chcielibyście, ekolodzy chcieliby zrobić tutaj skansen. Mamy być tylko skansenem. Może niech Pan nam przybliży, jak się może rozwijać skansen, tak? I co znaczy to słowo skansen? Słowo skansen było używane mnóstwo razy. Na przykład firma Monsanto, znana historia, cała ta historia właśnie z żywnością modyfikowaną genetycznie, to ich argumentem właśnie przecież nie może zostać skansen, to musimy iść do przodu. Ten przód oznacza to, co mamy teraz w niektórych stanach Ameryki, gdzie jest po prostu ziemia totalnie jałowa i nic się tam nie dzieje. I lekarstwem na to, ostatnio widziałem taki program, ma być przywrócenie farmerskich gospodarstw, które będą hodowały ekstensywnie bizony, które są w stanie po tam nie wiem ilu latach przywrócić równowagę tej gleby. Sporo jest tutaj gospodarstw agroturystycznych i one w żaden sposób nie mogą skorzystać na gazie łupkowym na całej tej hecy. Jak wyobrażam sobie, że bo gaz łupkowy wydobyty w jakiś sposób musi być transportowany, więc albo transport kołowy, albo przepiękne rury, które nam się tutaj nad Dolinie Stropnej czy nad jeziorami lobeliowymi pojawią. Też nie mam zaufania, czy nie wierzę w to po prostu, że ta ilość odwiertów, które mówią, że będzie tutaj, że w rzeczywistości tak będzie, bo mamy doświadczenia amerykańskie, gdzie prognoza była, że będzie tych odwiertów powiedzmy 10, a jest w tym momencie 100. Także absolutnie nie wierzę w to. Zresztą też nie przyjmuję argumentacji, bo pada ona często w odpowiedziach urzędów, że my mówimy o poszukiwaniu gazu łupkowego, nie eksploatacji. Nawet jeden taki odwiert potrafi nam tą ziemię tu w okolicy kilku kilometrów, może kilkunastu. Nie wiemy, jak te na przykład zbiorniki podziemne się rozciągają, gdzie one sięgają. Więc nawet jeden poszukiwawczy odwiert jest już za dużo. Nie chcemy tego i koniec. Nie mamy zaufania do tych opinii, które słyszymy. Absolutnie nie wierzymy w te wszystkie ich zapewnienia o nieszkodliwości tego. Jest jeszcze strona ekonomiczna tego wydarzenia, jakby poza społeczną, środowiskową, bo Państwo macie gospodarstwa i one posiadają w tej chwili określoną wartość, prawda? Wartość materialną i nieruchomości, i naniesień, lokalizacji w takich, a nie innych, w takim, a nie innym miejscu. Jak Pan uważa, czy te nieruchomości zachowają swój status ekonomiczny, to znaczy, czy istnieje zagrożenie spadku wartości naszych nieruchomości? No zdecydowanie, bo już mamy takie przykłady w innych miejscowościach. No, jeśli ktoś chce tutaj osiąść, chce na przykład kupić gospodarstwo czy ziemię, to dlatego, że jest ta natura jest czysta i taka, jaka była. Natomiast nikt nie zainwestuje w ziemię, nie osiedli się tu, nie będzie na przykład zakładał jakichś agroturystycznych gospodarstw, no bo bez sensu. Co prawda był jeden też wójt Mądrala, który opowiadał nam, jak właśnie w jego gminie, gdzie jest wydobywanie gazu, nawet nie wiem czy łupkowego, w każdym razie są jakieś szyby i turyści przyjeżdżają, żeby to oglądać. No to taka argumentacja jest na przykład według mnie bardzo, bardzo sensowna, tylko pytam dlaczego na Śląsku, w tych terenach, gdzie są kopalnie, nie ma takiego boomu na gospodarstwa agroturystyczne. I turystów. I turystów, dokładnie. Też argumentacja, że lokalny tutaj biznes na tym zarobi jest bzdurą, bo tu nie ma lokalnego biznesu. Któż miałby to zarobić? Sklepy, że będą sprzedawały przez jakiś czas trochę więcej, ale nie będą sprzedawały na przykład turystom, których nie będzie, więc dla nich już sam taki bezpośrednie porównanie sytuacji, gdzie gazu nie ma, a gdzie ewentualnie byłby wydobywany, jest obojętny, jest zerowy, bo w żaden sposób to nie rozwinie ich biznesu. Byliśmy niedawno, 10 lipca, w Suścu, na Roztoczu. Roztocze ubiega się o dotację jakby z UNESCO, czyli do wpisania Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tam właściwie są głównie gospodarstwa agroturystyczne,
małe, większe, mnóstwo widać jest właśnie takich podostawianych, wyremontowanych, to w ramach zresztą dotacji dla obszarów wiejskich, pobudowanych nowych pokoików. Pytaliśmy się, w jakim kierunku i po co są te rozbudowy, właśnie w skojarzeniu z tym, że Chevron i Pegnik ma robić odwierty na Roztoczu. Ci ludzie mają nadzieję, że pracownicy będą u nich wynajmować pokoje. I na tym zawieszają też chwilowe, co prawda, ale no, takie nadzieje na wzrost dochodów. Czy może tutaj tej szansy też mogłyby szukać gospodarstwa agroturystyczne? Nie, no to jest argumentacja absolutnie do przyjęcia. Po pierwsze, to zależy też od podejścia do całości zagadnienia. Jeśli ktoś myśli kategoriami przyszłych pokoleń, a tak powinniśmy myśleć, tak? To no jest to bzdura, bo oni ten gaz łupkowy będą wydobywać określony czas, potem znikają, zostawiając ten cały bagan na głowie. Więc to, że przez jakiś czas będą kwatery wynajmowane, no jest dla mnie argumentem nie do przyjęcia. Bo co jest, przepraszam, za alternatywa? Musimy ten gaz kopać? Nie musimy. To chodzi o biznes wielkich koncernów, z nami to nie ma nic wspólnego. Ostatnio przeczytałem w Polityce, i gdyby to nie była prawda, to sądzę, że był wielki szum, że przynajmniej z tego, co pamiętam, 30% udziału w gazie łupkowym polskim należy do niejakiego pana Sorosza. No więc jeśli tacy spekulanci mają stanowić o naszej ziemi, o Kaszubach, no to jest bardzo źle. Z tym, że ja nie mam pretensji do koncernów, do pana Sorosza i do innych, mam pretensje do polskiego rządu, bo wymagam od państwa tylko jednego, bezpieczeństwa, szeroko pojętego. A jeśli dowiadujemy się, że na przykład wójtowie, starości zostali zostawieni samym sobie i nie mają żadnych dyrektyw, nie mają wiedzy na ten temat, a wiedza się ogranicza do spotkań z firmą BNK, które wyglądają tak jak wyglądają, tu mieliśmy przykład tego w Parchowie, gdzie uzyskaliśmy odpowiedzi na prosto zadawane, podstawowe pytania. Nie potrafili nam odpowiedzieć, zagmatwali całą sprawę tak, że absolutnie nie, ta argumentacja nie jest do przyjęcia. Niech mi Pan jeszcze powie, Pan tutaj jest takim jakby znawcą też i otaczającej przyrody. Jakie unikalne jakby miejsca, siedliska są w tym terenie, nie wiem, ptaków, zwierząt, jakby fauny, flory? Tak. To jest też bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo pani z, nie wiem jaka była jej funkcja, w każdym razie jako reprezentant ochrony środowiska na spotkaniu też nie potrafiła odpowiedzieć, jaka argumentacja była za tym, żeby zezwolić na wiercenia na terenie Natura 2000. Mamy tutaj unikalne, naprawdę unikalne lęgowiska derkacza, byka sakrzyka. To są ptaki, które w Europie już nie funkcjonują. Holendrzy czy Belgowie to znają to z obrazków i być może ich dziadowie pamiętają, ale na pewno nie to pokolenie. A my to mamy tu, za rogiem. Na przykład w naszym gospodarstwie należymy do tak zwanej dyrektywy ptasiej, czyli kosimy niektóre łąki, gdzie potencjalnie mogą być te lęgowiska o wiele później. I ja się bardzo cieszyłem parę lat temu, jak usłyszałem właśnie o tej dyrektywie ptasiej, o tym, że rozszerzamy teren Natura 2000. Ale okazało się, że to jest taka farsa, no bo z jednej strony ograniczają tym rolnikom, którzy też się trochę buntują, aczkolwiek no, rozumiem że no, oni myślą jakby przez pryzmat swojego małego gospodarstwa, ale akceptują w końcu to. A przychodzą koncerny, które ten cały system z trudem wprowadzany chcą zburzyć. No. Czyli jednoznacznie może Pan stwierdzić, że inwestycja wiertnia, nawet stojąca tylko czy funkcjonująca 3 miesiące, nie odwraca, nie zmienia ekosystem ewentualnego burzy. Tak? Zdecydowanie. Przecież sam fakt, że pojawia się taka budowa oświetlona bardzo, bardzo intensywnie, jest ruch, to nawet jeśli by ten beka skrzyk bezpośrednio jakby go to nie dotknęło, to przecież to są bardzo wrażliwe zwierzęta, stąd te wszystkie dyrektywy ptasie. Jeśli tu się pojawi w okolicy parę takich szybów, to możemy zapomnieć o tych gatunkach.
Czyli te ptaki uciekną i już nie wrócą, prawda? Bo jak no, nie będą gniazdować, tak, zdecydowanie. A nie, nawet nie o same ptaki chodzi. Tu mamy przecież, mamy wydrę i to w sporej ilości. Mamy wszystkie te zwierzęta, których już nie ma. Nie wspomnę o roślinności, która jest tutaj bardzo wrażliwa. Jest jezioro Stropno na przykład, które jest bezwarunkowo chronione, a słyszałem o odwiercie, proponowanym odwiercie, czy projektowanym w Nakli, które jest raptem od tego jeziora, nie wiem, z 3 km, może 4. Przecież te jeziora są też połączone. No to jest zaraza. Pani pyta, czy to jest pozytywne. To jest zaraza dla mnie. To jest coś, co bazują te koncerny tylko na tym, że ludzie są nieświadomi. Tylko na tym. Czyli przez jakieś trochę zaskoczenie na to, prawda? No tak, ale nie ich rolą jest, nie ich rolą, oni co prawda przyjmują taką pozę, że oni chcą rozmawiać, uświadamiać ludzi, ale to jest bzdura, bo te ich wiadomości to są wiadomości techniczne, które nijak się mają do całości sprawy. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że koncern został stworzony po to, żeby zarabiać pieniądze i akcjonariuszy guzik obchodzi, co tam z tą przyrodą się będzie działo, oni chcą widzieć zysk, taka jest konstrukcja tego. I zarząd takiej korporacji nie ma prawa robić nic ponad to, żeby osiągnąć zysk. Więc jest im obojętne, czy nasze wnuki będą widziały tu bekasa krzyka. Natomiast nie powinno być to obojętne naszym władzom, czy rządowi, czy jak to zwał, państwu. I w tej w historii z gazem łupkowym ja widzę po prostu totalną, najłagodniej określiwszy, no, niekompetencje państwa. Choć sądzę, że to nie jest jej kompetencja, tylko inne zjawisko bardzo, bardzo brzydkie. Jak pan sądzi, dlaczego w takim razie większość jednak społeczeństwa polskiego, my jeździmy po całej Polsce i robimy taki sondaż, nie wierząc sondażom firm i czy sondażom wojewódzkim, większość społeczeństwa twierdzi, a jak mamy ten gaz, to dobrze, że go mamy. Uniezależnimy się od Rosji. Ja absolutnie się temu nie dziwię, dlatego że wszystkie media, nazwijmy mainstreamowe czy media publiczne, to jest ten sam poziom informacji, czyli brak szerszej jakby oceny zjawiska. Brak jest informacji tych, które naprawdę nas interesują. Bo czy ten odwiert jest na 4 200 km czy 400 i pod jakim kątem wchodzi, jest mi to całkowicie obojętne. Mnie interesują rezultaty tego. A społeczeństwo, no niestety, jak oglądamy dzisiejsze media, to no jest od dłuższego czasu ogłupiane. Taka jest prawda. Są programy, które jeszcze, nie wiem, z 20 lat temu nie miałyby szansy, żeby się pojawić w telewizji, a dzisiaj są oglądane, więc no jakby poziom uświadomienia społeczeństwa jest bardzo, bardzo niski. A w niektórych przypadkach są to ludzie, tak jak pani wspomniała, są jakieś takie wioski. No przecież ta nasza prowincja wygląda bardzo nieciekawie, jeśli chodzi o dochody. I dla nich informacja, że być może zostaną szejkami, nawet jeśli wiedzą, że to jest bzdura, no to zawsze gdzieś tam po świadomości, a cóż może być gorzej, tak? I tak mam na ten miesiąc 800 zł, to może będę miał 1200, jak będzie gaz łupkowy, bo się załapie na coś. Tylko że jakby no, my nie mamy prawa myśleć o następnych 10 latach, tak? Tylko o następnych pokoleniach, więc nie przyjmuję absolutnie tej argumentacji. Ale znowu za to obarczam rząd, a nie nikogo innego, no bo kampania, znaczy ten cały gaz łupkowy, no to jest historia, która ma zburzyć nasze życie. I w imię czego my się mamy zgodzić? W imię zysków, koncernów? A straszenie Gazpromem, czy jakakolwiek informacja, która jest krytyczna, jeśli chodzi o gaz łupkowy, no to jest oceniana jako prorosyjska, czy agenci Putina, jakieś inne bzdury. Nie widzę ani jednego powodu, dla którego mieszkańcy tutaj naszej ziemi by się na to zgodzić. Którzy są świadomi, którzy mają informację, rzetelną informację.
No ale póki co ta rzetelna informacja jest tylko w sumie w internecie i krąży jakby w określonych grupach, tak? Trzeba wyjść jednak na zewnątrz, trzeba próbować dotrzeć. Mało tego, ona jest szersza, niestety nie w polskojęzycznych mediach, tak? Tylko trzeba jej poszukać w internecie raczej no, najczęściej po angielsku, bo u nas przez ten kaganiec, który media mają na temat gazu łupkowego, no jest jak jest. No dobrze, skończymy. Dziękujemy pięknie. Ja Wam dziękuję. W całej krasie.